czwarty już spotykamy się na naszym gminnym Marszu Niepodległości organizowanym przez chorągiew w zamku w zabytku kapitana Zodomianczyńskiego herbu Suchokomnaty. Dziękujemy gospodarzowi naszej gminy, pani wójt, za umożliwienie realizacji naszego marszu, za to, że nam towarzyszy, za to, że samorząd wspiera nas w tym działaniu. Cieszę się, że tak gromadnie co roku się spotykamy, kiedy 4 lata temu wyszliśmy z taką inicjatywą, to tak trochę z niedowierzaniem niektórzy potraktowali nasz marsz, a okazał się pięknym świętem co roku gromadzącym mnóstwo osób. Tak jak co roku ruszymy za chwilę z pochodniami, aby złożyć wiązanki. Przejdziemy pod pomnik powstańców styczniowych. Kolejno według chronologii naprzód marsz! Do hymnu baczność! I oto znajdujemy się przy pomniku powstańców styczniowych. Tu lokalnych bohaterów, którzy tu znaleźli spoczynek. Dzień radosny, dzień zwycięstwa, ale musimy pamiętać też o tych, którzy na to zwycięstwo zapracowali, płacąc daninę krwi. Proszę o apel bohaterów. Kombatanci i weterani Wojsk o Niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Spiczyna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Gdy zginął, miał ledwie 23 lata. Był ulubionym oficerem Józefa Piłsudskiego i już za życia stał się legendą, którą podtrzymywano w II Rzeczypospolitej. Niestety w PRL-u celowo zapomniany. Pułkownik Leopold Kulalis, postać owiana sławą i otoczona żołnierskim mirem. Legendarna postać, którą wspominano w wierszach, żołnierskich piosenkach. Bohater walk o niepodległość Polski, naszej ojczyzny. Śmierć nie oszczędziła tego dzielnego żołnierza, a wróżącego wielkie nadzieje dowódcy. Ciężko ranny wkrótce zmarł. Młoda armia polska straciła jednego z najlepszych swoich oficerów. Podczas uroczystości żałobnych na placu Saskim w Warszawie na trumnie złożono wieniec z napisem: memu dzielnemu chłopcu Józef Piłsudski. Pośmiertnie mianowany na stopień pułkownika.
Do salwy! Baczność! Celuj! Pal! Zabezpiecz broń! Po salwie. Proszę teraz delegację o złożenie wiązanek. Spiczyn, wiązankę składa pani Wójt. Dzieci, młodzieży i wszystkich placówek oświatowych wiązankę składają dzieci z przedszkola niepublicznego Aniołek w Kijanach. Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawieprzycach lampiony składają składa młodzież chorągwiana, która w tym roku kandyduje do stowarzyszenia. Poproszę teraz jeszcze młodzież gimnazjalną o chwilę poezji. Rozdzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat puk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ognie drży. W dwóch drogich sobie szańcach stoimy ja i ty. A ty wciąż mówisz do mnie, to ja, twój brat, twój brat. O, nie myśl o mnie, bracie, śmiertelny idąc dół i w ogniu moich strzałów, jak rycerz mąż jest tu. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel. I do polskiego serca mocnie w swoje tułe strzel. Dziękuję za udział w tej uroczystości i zapraszam na jutro do Lublina. Nasza chorągiew będzie brała udział w uroczystościach lubelskich. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękujemy bardzo. Dziękujemy władzom samorządowym. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom samorządu, bo widziałam tutaj wśród Państwa radnych również. Dziękuję również wszystkim dyrektorom placówek oświatowych, których tu także co roku widzimy. Cieszymy się bardzo, że gromadzą się dzieci, młodzież, bo tak jak mówię co roku, tak dziś też tak powiem. Ta uroczystość jest przede wszystkim dla Was, żebyście pamiętali o tym, skąd Wasze korzenie. Ja również, proszę Państwa, chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim naszej chorągwi za to, że zawsze organizuje ten Marsz Niepodległości, zawsze pamięta o tej historii. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję Pani Prezes, wszystkim członkom stowarzyszenia, wszystkim gościom. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i wszystkim mieszkańcom, którzy dzisiaj przyszli upamiętnić tą 98. rocznicę. Serdecznie dziękuję i zapraszamy na następną za rok. Może cząstkowo, to potem to sobie złożymy. Tak.
topi się troszkę właśnie. Nie wiem, może im się coś zmieniło. Myślę, że duża brygada się zbierze. My mamy młody rok, ale ja powiedziałam tak. Nas podzieliły, to poróżniły troszeczkę te poglądy. Jeden od nas. I teraz ja mówię. Sympatię. I ja przyjeżdżam. No Andrzej optuje za tym, żeby... Jedna jest pewna, praca będzie dłuższa. Ja mam to powiedzieć za służbę, tylko mi dali. Powiem szczerze, że spodziewałem się więc. Zostawiłem go w domu, bo nie wiem. Nie, panie Boże, no. Na mnie i Bóg kompania. A ty warszlaku skończyłeś już to ja. Warszlak przyczyni tylko powinność. Powinność za twój god. Metalowego. No tak, metalowy, no właśnie. Dobrze, na godzie pokojowej. Dobrze, dobrze, dobrze. Viva! Niech nam żyje Rzeczpospolita! Viva! 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 A kto nie spróbuje, ten inwalida! Ale nie w sklepie, jak jest pożyczny! Viva! 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 I co? Mówimy się dzisiaj prezy na ciężkie szkło. Każdy ciężkie szkło, to każde. To powiem ja sobie. Tak, dzięć, a później to. Wygłoszony. I od Benina. A ja by się pokazała, jak się odbiera. Szampana w szablon pokażę. Dobrze. To znaczy, już co Pana, dziękujemy ślicznie!